To było. To Milo kręci vloga, siema. Hello, hello, tutaj to Milo, witam was bardzo serdecznie. Tym razem jestem w Krakowie na otwarciu strefy Parkour Zone w parku trampolin Go Jump, gdzie właśnie dzisiaj, 13 czerwca o godzinie 12 będzie oficjalne otwarcie, oficjalny zlot, event, zwał jak zwał. A ja jestem po to, żeby trochę poskakać, a jednocześnie pokazać wam relacje z tego wydarzenia. Także jedziemy. Nagrywając ten film, doszliśmy do wniosku, że będziemy mieli dla was wejściówkę. To znaczy jedna osoba, która zostawi komentarz pod tym filmem, wygra wejściówkę dwuosobową na cały dzień tutaj do Go Jumpu. Myślę, że jest o co walczyć, a tym bardziej, że jest to wejściówka, która będzie ważna do końca roku, więc nieważne, czy jesteście z Krakowa, okolic, czy nawet dalej, bo zawsze będąc przejazdem, możecie wpaść tutaj i macie wejście za friko. Więc zostawiajcie komentarze, ja wybiorę jedną osobę, czas będzie określony tu. Na otwarciu Go Jump Parkour Zone. Włosiło się nam około 80 osób tak naprawdę z całej Polski. Mamy gości i z Bielska, i z Wrocławia, i z Lubnika. Na wydarzeniu mamy gościa specjalnego, czyli Kowala. Cześć! On poprowadził też dla naszych dzieciaków zajęciowych super warsztaty w sobotę. I powiedział mi będzie super, że jesteście, super, że się tyle was zjechało. Mamy pyszne babeczki czekoladowe. Rzeczywiście dobre. Przerwy. Na wodę z drinką przepyszną, darmową. O, jak za darmo to biorę. Jak za darmo to warto. Troszeczkę poskakaliśmy, troszeczkę inni poskakali. No ja tu głównie relacjonuję, ale trochę też trzeba poskakać, tak? Lecę razem z Aleksem. Siema. Prawie straciłem nogi, bo to z wody. Ale please, luz. Dobra, podziałaj.
kilka upadków, mniejszych bądź większych, także jest w miarę bezpiecznie, ale upadki się po prostu zdarzają. Ścianka, powiedzmy, z kecikami, taka troszkę wspinaczkowa. Mamy też duże, w miarę jak na naszą strefę, rusztowanie. Jest dużo paczek, więc można sobie fajnie wszystko poustawiać i dość konkretne rzeczy poskakać, tak jak tutaj chłopaki pokazywali i sobie latają tam w tle. W końcu będzie można, będzie miejsce, gdzie przezimować. Ja jeszcze tylko się tak wtrącę i dodam, że u nas zawsze brakowało rurek, mieliśmy tylko jakieś takie do street workoutu, a teraz mamy niebo a ziemię, więc zapraszamy. Jeżeli chodzi o tą strefę parkurową, nie jest ona duża, ma około 100 metrów kwadratowych, tak na moje oko, ale jest bardzo dużo możliwości, więc tak naprawdę jeżeli coś takiego powstaje gdziekolwiek w kraju, to jest bardzo fajny rozwój dla całej społeczności parkurowej. Także mega obiekcik, pozdrawiam ode mnie i polecam. Także jeżeli jesteście z Krakowa okolic lub przejazdem, to wpadajcie do GoJumpu. Super, jest najbliższy w wstrzymaniu, także asykurował wiele osób, nic się nie stanie. Co powiesz, Alek, o wydarzeniu? Wydarzenie bardzo fajne, prowadziłem live'a na fanpage'u Parkour Portal. Właśnie, Parkour Portal, a to jest Parkour Park. No właśnie. Jakieś rureczki, jakieś kosteczki, ścianeczka słoneczkowa i tak dalej. Bardzo fajne, bo w sumie nie było w Krakowie nigdy takiego miejsca, a no właśnie, na zimę ciężko. Plus też jest bardzo fajne miejsce, żeby coś nowego sobie poskoczyć. W sumie się kończy to wydarzenie, także coś tam poskaczemy. No i co? I będziemy się zbierać. No, I parkour portal. A parkour jest to. Zabawa trwa, jak się cały czas chłopaki skaczą. Ja powoli kończę, będę się zbierał do domu. Myślę, że relacja wyszła spoko. Przypominam o konkursie, zostawiajcie komentarze pod i po tej dacie. Wybiorę jedną z osób, która otrzyma jedną wyjściówkę dla dwóch osób, która będzie do wykorzystania do końca roku. Ała! Aż mi uszy zabolały. W każdym razie, zostawiajcie subskrypcję, zostawiajcie komentarze, łapki w górę i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!